Boss Yakuzy zamordowany w swoim domu. Policja rozpoczęła śledztwo w sprawie morderstwa wysoko postawionego szefa Yakuzy, którego ciało zostało znalezione w jego domu w mieście Yokkaichi. Tatsuyuki Hishida był liderem Aiokai, grupy z prefektury Mie powiązanej z Yamaguchi-gumi, największej grupy przestępczej w Japonii. Władze wierzą, że morderstwo Hishidy ma związek z ostatnim rozłamem w Yakuzie, do którego doszło we wrześniu tego roku. 59-letni boss został związany. Widać było ślady pobicia tępymi narzędziami, miał okaleczone nadgarstki i głowę. Hishida został odnaleziony przez swoją żonę i jednego z członków gangu. Jego śmierć potwierdzono w szpitalu. Po rozłamie w Japonii dochodzi do wielu starć pomiędzy zwaśnionymi stronami Yakuzy.